Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 20 maja 2024 roku zakończyła się kadencja prezydencka Włodymira Zełenskiego. Zgodnie z prawem 21 maja prezydent Zełenski powinien złożyć urząd i pojawiły się liczne dyskusje na temat tego w jaki sposób interpretować ukraińską konstytucję i czy rzeczywiście Wołodymyr Zełenski jest obecnie legalnie urzędującym prezydentem legalnie urzędującym od 21 maja. Kadencja prezydenta na Ukrainie trwa 5 lat. Zgodnie z konstytucją, tak jak już powiedziałem, zakończyła się 20 maja bieżącego Roku. To wynika wprost z artykułu numer 103 ukraińskiej konstytucji. Natomiast artykuł 108, na który powołuje się wielu prawników z otoczenia, obec, no, pytanie czy obecnego prezydenta Ukrainy, głosi, że urzędujący prezydent pełni funkcję do wyboru i za przysiężenia następcy. Natomiast kluczem tutaj jest fakt, że ukraińska ustawa zasadnicza w żaden sposób nie porusza tematu wyborów powszechnych prezydenta w czasie stanu wojennego. Oczywiście ustawa o stanie wojennym zabrania przeprowadzenia jakichkolwiek wyborów w trakcie jego trwania, ale no ustawą nadrzędną jest ustawa zasadnicza jest konstytucja. I w tym kontekście Wielu prawników, także tych na Ukrainie, podkreśla, że od 21 maja Władimir Zełenski już nie jest prezydentem, że powinien złożyć urząd, a wybory po prostu powinny się odbyć. W trakcie, kiedy brakuje głowy państwa, kiedy prezydent składa urząd, zgodnie z ukraińską konstytucją, jego rolę pełni przewodniczący Wierchownej Rady, czyli Rady Najwyższej, jednoizbowego, Parlamentu Ukraińskiego. W tym przypadku byłby to Rusłan Stefańczuk. Wśród rosyjskich oficjeli pojawiły się już głosy, że Rosja nie będzie prowadzić ani rozmów rozejmowych, ani rozmów pokojowych z nielegalnymi władzami Ukrainy. Ten spór oczywiście jest bardzo istotny. On także pokazuje, pokazuje słabość, powiedziałbym taką ustrojową prawną państwa, państwa ukraińskiego, pytanie, czy Załęski będzie uznawany przez inne państwa na arenie międzynarodowej? Wydaje się, że takim pierwszym, bardzo istotnym, kluczowym testem, swego rodzaju papierkiem lakmusowym, będzie szczyt pokojowy w Birgensztok pod Lucerną w Szwajcarii, który jest zaplanowany na 15 i 16 czerwca bieżącego roku. Ten szczyt organizuje Ukraina wspólnie ze wspomnianą przeze mnie. Szwajcarią. Celem tego spotkania ma być uznanie planu pokojowego, który Zełęski jeszcze przedstawił w grudniu 2022 roku. Te słynne 10-10 punktów, i to ma, miała być taka platforma przyszłych rokowań pokojowych. W mojej ocenie, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, biorąc pod uwagę fatalny, katastrofalny wręcz stan obecnie państwa ukraińskiego no, bardzo złą sytuację na froncie natomiast tutaj warto zauważyć że oficjele ukraińscy liczą na to że w szwajcarii pojawi się ponad 50 przywódców czy też wysokich przedstawicieli państw zresztą nie tylko sojuszniczych i że oni właśnie pojawiając się uznają czy w pewien sposób legitymizują na arenie międzynarodowej prezydenturę Prezydentu Rewołymera Załęskiego. Mówi się o tym, że ma przybyć i Joe Biden, i Olaf Scholz, i Emmanuel Macron. Zobaczymy, jak będzie z reprezentacją, z reprezentacją Chin, bo do tej pory Pekin stał na takim stanowisku, że weźmie udział, delegacja Chińska weźmie udział, o ile zostanie zaproszona, także delegacja. Rosyjska, no, biorąc pod uwagę, że ma być to platforma przyszłych rokowań pokojowych, to trudno sobie wyobrazić, aby, te, aby Rosji tutaj mogło zabraknąć. No ale myślę, że w zamyśle władz amerykańskich czy, czy anglosaskich chodzi o to, aby stworzyć taki, taką platformę legitymizacji także dla prezydenta Załęskiego. Pytanie, czy tam rzeczywiście rozpoczną się rozmowy pokojowe? Moim zdaniem na to Perspektywy są bardzo, bardzo nikłe, tym bardziej, że jeżeli chodzi o globalne południe, jeśli chodzi o grupę BRICS, to na pewno już tutaj wiemy, przynajmniej z tych oficjalnych informacji, że zabraknie prezydenta, prezydenta Brazylii, ale także zabraknie prezydenta RPA, czyli ani Lula da Silva, ani Cyril Ramafosa nie pojawią się właśnie w Szwajcarii. W moim przekonaniu sojusznicy Ukrainy, no oczywiście głównie państwa anglosaskie, ale także ich partnerzy i junior partnerzy, no będą stali na gruncie legitymizacji właśnie Wołodymira Zełenskiego jako jako obecnego prezydenta Ukrainy, mimo zakończenia formalnego kadencji, zresztą ten szczyt pokojowy pod Lucerną nie będzie najważniejszym, będzie można powiedzieć jednym z wielu istotnych wydarzeń międzynarodowych, które Anglosasi będą chcieli wykorzystać do właśnie pokazania, do uznania ważności. Tego, tej, tej funkcji prezydenckiej Zełęckiego. Kilka dni wcześniej, przed szczytem szwajcarskim w Berlinie, odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Ważna tak, także, oczywiście, w kontekście tego wszystkiego, będzie, będzie połowa, połowa czerwca, czyli szczyt państw G7, gdzie zapewne także tematyka ukraińska będzie, będzie poruszana. Istotne będzie pierwsze spotkanie Rady Europy po czerwcowych wyborach do parlamentu. Europejskiego, no i wreszcie początek lipca, czyli szczyt NATO w Waszyngtonie, taka swoista, swoiste zwieńczenie tych wszystkich bardzo ważnych międzynarodowych szczytów. Natomiast no, trzeba też zauważyć, że Ukraina nie od maja bieżącego roku ma ogromne problemy jeśli chodzi o legitymizację władzy. Trzeba tutaj przypomnieć zamach stanu, który odbył się na Ukrainie, w świetle ukraińskiej konstytucji tak naprawdę w lutym 2014. To, co wydarzyło się na Ukrainie 22 lutego 2014 roku, czyli pozbawienie władzy legalnie urzędującego prezydenta Wiktora Janukowycza, jest tak naprawdę zbywane milczeniem. Jest traktowane absolutnie marginalnie, jeśli chodzi o dyskusję w mediach głównego nurtu na temat wspierania Ukrainy. A w mojej ocenie powinno być to czymś absolutnie pierwszoplanowym, no, chociażby w kontekście tego, co wydarzyło się 2 grudnia 2016 roku w Warszawie. Czyli podpisania umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, jak to określono, w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności. Problem tutaj polega na tym z tą umową, że ona nie była nie tylko upubliczniana przez kilka lat, ale nie została także ratyfikowana w sposób zgodny z polską konstytucją. No, przypomnę tylko, że. Hmm, Tutaj, jeżeli chodzi o formę podpisania takiej umowy, reguluje, reguluje, są szczegółowe regulacje na ten temat. Przy zawieraniu umów, kiedy, których treść obejmuje układy wojskowe, zgodnie z Polską Konstytucją obowiązuje tak zwana duża ratyfikacja. Czyli, krótko mówiąc, aby prezydent mógł podpisać taką umowę, zarówno Sejm, jak i Senat muszą przyjąć ustawę ratyfikacyjną. Ta ustawa musi być przegłosowana przez obydwie. Izby Parlamentu, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów. Nic nie wiadomo publicznie, aby takie głosowanie nastąpiło w roku 2016 czy w roku 2017. Z tej perspektywy ta umowa może być traktowana jako umowa nielegalna. No, i oczywiście też warto tutaj zadać pytanie, jak wygląda kwestia legalności władz Ukrainy po roku 2014? Na ile legalne są także umowy podpisywane przez rząd Ukrainy po 22 lutego? Ja przypomnę bardzo krótko, że tutaj pod koniec 2013, pod koniec 2013 roku pod koniec listopada dokładnie władze ukraińskie zawiesiły przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską i od tego czasu rozpoczęły się także wspierane przez zachód bardzo gwałtowne demonstracje w Kijowie na Placu Niezależności, na Majdanie Niezależności pojawiła się oddolna, oddolna przynajmniej formalnie, organizacja społeczna Majdan. No stąd od tego czasu upowszechniło się określenie Euromajdan. Które no, podburzało działania, ta organizacja podburzała działania, działania antyrządowe, które przerodziły się w regularne starcia między protestującymi a organami porządkowymi, doszło do ofiar śmiertelnych, doszło do eskalacji tego napięcia. No, Zachód ewidentnie także tutaj mocno wspierał ten, tych zwolenników, tak zwanego Euromajdanu. W każdym razie w obliczu tak dużej eskalacji 21 lutego 2014 roku prezydent Wiktor Janukowicz, przywódcy opozycji, także za pośrednictwem tutaj i Rosji, i Niemiec, i Polski, i Francji podpisali porozumienie w sprawie rozwiązania kryzysu politycznego. Mimo tego porozumienia, na fali tego szalejącego buntu doszło do Zamachu stanu Rada Najwyższa, Wierchowna Rada 22 lutego przyjęła uchwałę w sprawie cytuję samo odsunięcia Wiktora Janukowycza od władzy. Um. Ta uchwała była nielegalna, ta decyzja była całkowicie bezprawna. Ona się odbyła z oczywistym naruszeniem Konstytucji Ukrainy, która przecież wyraźnie określała warunki wcześniejszego zakończenia kadencji przez prezydenta. Takie wcześniejsze zakończenie kadencji mogło się odbyć wyłącznie w kilku przypadkach. Po pierwsze, dobrowolnej rezygnacji z urzędu, nic takiego nie miało miejsca, poważnej choroby też. Nic nie wiadomo na ten temat, aby Janukowicz był bardzo poważnie czy śmiertelnie chory. Po trzecie, w wyniku procedury impeachmentu. Nigdy takiej procedury nie wszczęto, nie, 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 dokoń, nie, nie, nie zainicjowano nawet tak naprawdę legalnie. No i czwarty, czwarty przypadek to oczywiście w, w, przypadku, w przypadku śmierci. No, żadna z tych przesłanek nie została wyczerpana. Procedura impeachmentu nie została przeprowadzona przez deputowanych do Rady Najwyższej. Natomiast no, ta. Decyzja ukraińskiego parlamentu stała się faktycznie zamachem stanu. Kolejne decyzje Rady Najwyższej już nie miały mocy konstytucyjnej z punktu widzenia prawa, także ta uchwała o wyznaczeniu przedterminowych wyborów prezydenckich na 25 maja 2014 roku. Obecnie część administracji prezydenta Załęckiego argumentuje, że nie da się przeprowadzić wyborów powszechnych na urząd prezydenta Ukrainy na terytorium całego państwa ukraińskiego, no ale też warto zauważyć, że w roku 2014 odbywały się wybory, które również na terytorium całości państwa ukraińskiego się nie odbyły. Też trzeba zauważyć na te przykłady z historii, kiedy chociażby państwowość Polska wykuwała swoje granice po zakończeniu I wojny światowej, wtedy również odbywały się wybory powszechne i też nie było wiadomo do końca, jakie będą ostateczne granice II Rzeczypospolitej, więc. A mimo, to, a mimo to, te wybory się odbyły, tego typu działania, które obserwowaliśmy na Ukrainie w 2014 roku, to co obecnie obserwujemy na Ukrainie, to jasne potwierdzenie tego, że prawo jest tak naprawdę swego rodzaju zakładnikiem czy też funkcją realnej siły. To jest pewna, pewnego rodzaju pochodna realnej siły. Gdyby nie bardzo silne wsparcie Ukrainy przez Anglosasów przez mocarstwa anglosaskie nie byłoby takiej możliwości, aby od tak przeprowadzić zamach stanu w 2014 roku, czy kontynuować zakończoną kadencję prezydenta Łęckiego. To nie jest dobra wiadomość dla samej Ukrainy i dla samych Ukraińców. Jeżeli realna siła decyduje o, ma prymat przed, przed prawem, przed innymi kwestiami, no to perspektywa Ukrainy tutaj nie rysuje się. Wcale optymistycznie, bo będzie decydować o tym sytuacja na froncie, jak będą wyglądały przyszłe granice Ukrainy, jak będzie wyglądał przyszły ustroj i także um, przyszłe. Wybory. W kontekście państwa polskiego, naszego bezpieczeństwa, te, to jest oczywiście bardzo istotne pytanie o legalność władz Ukrainy, o legalność tych umów, która została zawarta po 2014 roku. Pytanie o legalność umowy z grudnia 2016 roku jest niezwykle istotne, bo dzisiaj wszyscy ponosimy po prostu koszty tej, tego bezwarunkowego wspierania. Państwa ukraińskiego. Ja uważam, że dzieje się to z pogwałceniem prawa. Uważam, że ta umowa z grudnia 2016 roku nie została ratyfikowana zgodnie, zgodnie z prawem. No i oczywiście, abstrahując też od kwestii prawnych, uważam, że z naszego punktu widzenia bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, przeciąganie tego konfliktu jest po prostu sprzeczne z polską racją stanu. To nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.